Jeszcze na razie nic nie wie,
No. Musimy im opowiadać. Chodź, ja tworzę, musimy. Nie, ja tak
panie doktorze, Ziuta się nazywam. Bardzo mi miło, bardzo mi miło, pani Ziuta. No. Nie, nie bardzo. Pani przychodzi tutaj. Ważne schorzenie. Ważne schorzenie. Zawroty głowy u pani Ziuty. Co? Zawroty głowy? Tak, bywają zawroty głowy. Bywają. Jak jednego lepszego chlapnę, to i nie mam. Bezsenność często było u pani Ziuty. No bywa, jak pomyślę, jak długi miesiąc, a jaka krótka wypłata, ręcina ta, oj, spadę nic o nim. Pani Ziuty, podwójne widzenie. Widzenie często bywa. Tak, podwójne widzenie? No może tak często to nie, jak ze starym tym bramolim idzie ochron, to dwóch za stołem. Często bywają bóle głowy. Pani Ziuta. A pana doktora by na drugi dzień nie bolała? Pani Ziuta. Gorące poty obywają często. Pani gorące poty? Tak, pani Ziuta. Jak na wiosek to mnie się nie przestraszy. Uj, jakie gorące. Utrata pamięci. Czego? Utrata pamięci. Jakiej pamięci? No tu tak ja poczytam. No tak. Utrata. Jaka utrata pamięci? Toż tu pisze apetyta. Panie Ziuta, często straty na wadze Ziuta czerwona. Bardzo dużo straty na wadze. Na wadze? Tak. Tak, straciłam na wadze. Kupiłam wagę za 100 zł, a sąsiadce sprzedałam za 50. Pani Ziuta, utrata libido. Jakiej lebiody? Lebido. Pani Ziuto, lebido. To inaczej lebioda, po angielsku, po francusku, co to? Pani Ziuto, ile ma pani lat? Zaraz policzę. W tamtym tygodniu skończyłam 40. O, utrata pamięci. Dopiszemy. Pani Ziuto, ma pani syndrom wieku starczego. Co syndromu, mój syn grzeczny? Ma pani syndrom wieku starczego. A on nie stary taki jeszcze. No. Ma pani sklerozę. A? Sklerozę. Ale może pani wrócić ta witalność i chęć do życia. Potrzeba pani Ziuto, dużo rozrywki. Dużo rozrywki. Bardzo dużo rozrywki. I musi pani robić wszystko to, na co pani ma chęć i ochotę. O, ile tu chłopa! Oj, panie doktorze, ale nie mogę! A dlaczego? Bo mam zazdrosnego starego! Pani Ziuto! Wypada, gdyby kupił już leki tu w pobliskiej apteki, ej, zajrzyj do swego sąsiada. Dziadek chodnie w miłości, mimo swoich słabości, coś miłego jej szepnie na co szkoda. Babcia bardzo szczęśliwa, chociaż lany zabywa, gdy on godu jej podać serduszko. Najpierw lepszej życie, kiedy duszka wzywa.
się tatą, masz na co śpi. I do dziadka też słodsza, ale tata jest babci natura. Pójdzie sobie na tańce i wypije też grzańca, cała reszta to dla niej jest bzdura. Dziadek czasem postęka, kiedy boli go ręka, też babcią to sprzętnie ukrywa. Babcia wszystko rozumie i pomaga jak umie, a wieczorem do siebie go wzywa. Najpiękniejsze jest życie pieruszki i nie bolą ją rączki i nóżki. Dziadek chroni śniadanko, bo naciera kolanka, to przyniesie jabłuszka do łóżka. O, jabłuszka, 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 tam gdzie spojrzysz, to wszędzie jabłuszka. Dziadek chroni śniadanko, przyniesie jabłuszka do łóżka. Spacykami to już nie bywało, daję słowo dziś przyznam się szczerze. Jednych było za dużo, drugich było za mało. Thank you.
kierownik artystyczny. Marysia, nowy, młody kolega. To jest taki hymn seniorów, co prawda, ale nie znamy. No nie, to przerobili na wszystko. Kochajmy się. Thank you.